Ja tutaj również na tym czyli na tej wizualizacji mam drogę i chciałbym zrobić taką wizualizację, jak ta droga przechodzi i oczywiście jeszcze jak jest liczona, przykładowo ile metrów właśnie przebyła. Więc w pierwszej kolejności musimy sobie znaleźć taki punkt, który będzie nam odpowiadał za naszą ziemię, czyli za ten nasz ground. Ja sobie wybiorę przykładowo, o tu widzę, że one te nie bardzo pasują. Tutaj już całkiem dobrze to wygląda. Kliknę sobie prawym i zrobię create solid and camera. Czyli mam zrobionego tutaj tego mojego solida. Teraz w tym momencie przejdę sobie do początku tutaj tej mojej wideo. Kliknę sobie prawym, zrobię new shape layer. No jako shape layer Teraz zrobię sobie drogę, ustawię stroke na 88. Droga przechodzi tu, potem będzie szła gdzieś tam. No i widzicie, że oczywiście droga niestety nie jest na pewno jeszcze połączona, ale będzie szła przykładowo gdzieś o, w taki oto sposób. Klikam na position na mój track solid, ctrl c, zaznaczam, aby moja droga była 3D kontrol V. I oczywiście moja droga już jest jakby połączona z moim solidem. Ja wyłączę sobie teraz ten mój solid. No i teraz poprawię jeszcze raz tą moją drogę. Więc ona będzie szła tu. Tutaj na pewno będzie skrzyżowanie, więc będzie ugięcie. O, ona będzie szła tak. Tu będzie też ugięcie. O, tutaj się gdzieś będzie kończyła. Jeśli puścimy sobie play, mamy fit up to 100%, i jeśli kliknę play, no to widzicie, że moja droga już tutaj jakoś się pojawia, więc już w miarę dobrze to wygląda. Jeśli chcecie zakryć oczywiście tą waszą drogę, no to można tutaj to zrobić za pomocą maski. Czyli ja pokażę wam z jedną maską jak to zrobić, jak to dokładnie zanimować. Klikam sobie na pentula. zaznaczam, że ma być to maska. O, będzie ona miała tutaj taki oto kształt. Następnie w mojej masce zaznaczam invert, no i jest moja maska zrobiona. Przydałoby się również tutaj zrobić też maskę. I ją zaanimować, no ale ja w tym filmie już w tej części zrobię tylko tą jedną. Dodam tylko, że jeśli dodacie jakieś kolejne maski, to będziecie musieli zmienić mod na. No i teraz trzeba będzie naszą maskę zanimować, ponieważ no tutaj ona będzie traciła swoje położenie. Dlatego też klikając cały czas przyciskiem Page Down, ja cały czas koryguję, jak ta moja maska ma się zachowywać. I klikamy cały czas Page Up, tak, aby tą maskę na bieżąco poprawia i tak robię przez całość tutaj naszego filmu więc no niestety z maskami właśnie tak często się dzieje że trzeba je po prostu tutaj odpowiednio skorygować widzicie o tutaj nastąpił dość duży przeskok czyli cały czas zasłaniam ten budynek tutaj już widać że nasza maska nawet z tej strony zaczyna wyjeżdżać tutaj już spokojnie mogę dać Poza, tutaj również cały czas koryguję do samego końca. No i zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało. Mam oczywiście moją maskę, no i tutaj moja droga nie będzie widoczna, ponieważ ona znajduje się za budynkami, więc udało nam się to ukryć. To samo również można było stworzyć tutaj maskę na to miejsce i również, właśnie cały czas ukrywać. Teraz ja mam już tą moją drogę, no i na szczęście mam już przygotowaną ją, między innymi zmienię trochę opacity o gdzieś na 50 no i dodatkowo dodam efekt trim path. czyli przechodzimy sobie do mojego shapea add trim path. no i oczywiście tutaj damy na początku na 0 natomiast na samym końcu Moje głów, nawet, nawet nie na końcu, ale tak do 18. Tej sekundy damy na 100%. No i zobaczcie, pojawia się tutaj o moja droga. Czyli ona teraz idzie gdzieś tutaj w tym miejscu, i zaraz pojawi się tutaj dalej. O, czyli jak widzicie, nasza droga już jest oświetlona i pokazuje jak ona tutaj idzie. I tak będzie o tutaj do tej 18 sekundy. No i teraz chciałbym dodać jeszcze oczywiście cyferki, czyli chciałbym, aby cyferki się pojawiały i żeby po kolei było pokazane, ile tych metrów żeśmy na bieżąco zrobili. Więc teraz dodamy sobie nasz tekst new. No i ja tu wpiszę, że łączna długość to będzie 4000 metrów. No, i teraz chciałbym, aby ta wartość się tutaj zmieniała, więc ja dodam coś takiego jak Slider Control. Jest to efekt, który powoduje, że nastąpi zmiana wartości, z tym, że tutaj będę musiał niestety, ale e, literkę M dodać jako oddzielny tekst. Teraz przesuwając ten slider, będziemy zmieniać cyfry. No, na chwilę obecną nic się tutaj nie dzieje. Dlatego przechodzimy sobie do tekst i tutaj mamy tekst text, text sort. Klikam przytrzymując alt tutaj na tą ikonę i pojawia mi się expression. Mój expression ja Podłączę sobie tutaj do tego mojego slidera i zobaczcie. Teraz zmieniając slider, będę zmieniał również tutaj moje wartości. Niestety, minusem jest to, że jak dam na minus, no to oczywiście również pojawi się wartość ujemna, a to mnie po prostu nie interesuje. Dlatego też tutaj dodam takie polecenie, które spowoduje, że będą to tylko wartości dodatnie, i wpiszę tutaj. Maf od matematyki Round. Otworzę teraz nawias. Pamiętajcie tutaj, żeby ten nawias likwidować, bo zawsze, jak otwieracie nawias, to pojawi się nawias drugi, i kliknę na Enter. No i teraz oczywiście klikniemy slider na 0. Dodamy tutaj keyframe i pójdziemy do 18 sekundy, bo ponieważ w 18 sekundzie kończy się nasza droga i wpiszemy tutaj wartość. 4000. No i zobaczcie, nasza droga i nasze cyfry będą rosły razem. No i teraz chciałbym oczywiście zrobić tak, aby moje cyfry przemieszczały się razem tutaj z tą drogą. Aby tego dokonać, no to ja teraz muszę przejść sobie do mojego shape layer, czyli do tej mojej drogi. Kliknąć tutaj na pójść do Windows, create nulls from path i kliknąć na trace path. Musimy wybrać drogę i trace path. No i teraz zobaczcie. Mam oczywiście mojego nula, który podąża tutaj po mojej drodze. Niestety, minusem jest to, że tutaj ten skrypt na początku yy, troszkę źle działa i trzeba go niestety troszkę skonfigurować. Czyli ja wchodzę sobie tutaj w ten mój skrypt na u, czyli na trace path, czyli ta ścieżka. Ja tutaj ją wyłączę na chwilę obecną. Kliknę sobie zatem na tutaj na mój progres. Tutaj otworzę sobie trim path, gdzie mam end. Jestem na zerowej sekundzie. No i połączę teraz o, ten mój progres, czyli tego mojego nula tutaj z tą moją ścieżką. Teraz dodatkowo. Moją cyfrę ustawię sobie gdzieś o tutaj, w tym miejscu i już w tradycyjny sposób połączę ją tutaj z moją ścieżką. No i zobaczcie, co się teraz stanie. Moja droga cały czas zmienia wartość i widzę, ile tutaj zrobiłem. Jest 2000 metrów, tu będzie gdzieś 3000. Aż dojdzie nam tutaj do y, naszych 4000. Czyli tutaj będzie koniec. No, i akurat tutaj niestety y, nam się po prostu obróciły cyfry. Ale to można oczywiście w łatwy sposób wyłączyć, po prostu skracając wcześniej naszą warstwę. A ewentualnie później dodać już warstwę bez ruchu. Więc jak widzicie. Również ciekawy efekt, jeśli chcemy pokazać, jak tutaj zmienia się droga na naszej prezentacji wideo.